Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Strasburgu. Trwa właśnie sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, na której podejmujemy tematy związane z zbliżającym się szczytem klimatycznym COP25, który odbędzie się w tym roku w Madrycie. Planowany był pierwotnie w Chile, ale ze względu na bardzo trudną sytuację w Chile został przeniesiony do Madrytu. Chcę Państwa powiadomić, że tak jak w roku poprzednim jestem delegatem Parlamentu Europejskiego na szczyt klimatyczny COP25. To dla mnie duży prestiż i wyróżnienie. Polityką klimatyczną zajmuję się od lat, ale też chcę podkreślić, że bardzo jasno stoję na stanowisku, że polityka klimatyczna powinna być rozważna, rozsądna. Niestety w rezolucji parlamentu, która będzie głosowana w czwartek, są zapisy mówiące o dekarbonizacji, o odejściu od gazu, a nawet i od atomu, energii atomowej. Zatem przed nami duże wyzwanie. Oczywiście składamy poprawki. Zwracamy uwagę na spadek konkurencyjności europejskiego przemysłu, co jest wynikiem właśnie bardzo restrykcyjnej polityki klimatycznej. My w Polsce tego boleśnie doświadczamy. Widzimy, jak trudna jest sytuacja branży stalowej, co dzieje się w Hucie Sędzimira w Krakowie. Wygaszany jest wielki piec. To wszystko są konsekwencje właśnie zbyt restrykcyjnej polityki klimatycznej. Kolejną ważną kwestią na tym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego jest przedstawienie przez nową szefową Komisji Europejskiej składu komisarzy. Do tej pory w Komisji Europejskiej, w tym starym rozdaniu z Polski, komisarzem była pani Elżbieta Bieńkowska. Nie zapisała się niestety w naszej pamięci jako ta, która walczyła o dobre regulacje i dobre dla Polski rozwiązania. Teraz to się z całą pewnością zmieni. Komisarzem polskim odpowiedzialnym za bardzo ważną tekę rolnictwa jest doświadczony europoseł, były szef NIK-u, pan Janusz Wojciechowski. Z całą pewnością będziemy mieli w Komisji Europejskiej zatem ambasadora polskich spraw, racjonalnego podejścia do polityki rolnej w Unii Europejskiej. Janusz Wojciechowski jest człowiekiem, który sprawdził się na odcinkach, które były jemu dedykowane. Jego wytrwałość, determinacja i wrażliwość z całą pewnością zabezpieczą starania Polski o to, żeby wyrównać dopłaty dla polskich rolników, bo przecież o to będziemy w tej kadencji zabiegać. To posiedzenie Parlamentu Europejskiego jest także okazją do podjęcia szeregu rezolucji, między innymi rezolucji dotyczącej konwencji o prawach dziecka. Zwracamy uwagę na to, że prawa dzieci powinny być szanowane. Niestety w Unii Europejskiej jest z tym dość duży problem. Zgłaszaliśmy poprawki do tej rezolucji. Mamy nadzieję, że one zostaną przez Parlament Europejski uznane. Dynamika prac w Parlamencie Europejskim jest taka, że zaczynamy około 9:00, kończymy często bardzo późnym wieczorem. Spraw jest wiele i wachlarz spraw, którymi zajmujemy się podczas każdej sesji Parlamentu Europejskiego, jest bardzo szeroki. Posłowie z naszej polskiej delegacji dedykowani są do poszczególnych tematów i problemów. Z całą pewnością wiemy, ja szczególnie chcę powiedzieć bardzo wyraźnie w swoim imieniu, że tutaj w Brukseli, w Strasburgu mam obowiązki polskie. Zapewniam, że delegacja posłów Prawa i Sprawiedliwości jest głęboko o tym przekonana, że Państwo wysłaliście nas do Parlamentu Europejskiego po to, aby zabiegać, żebyście mieli reprezentantów, którzy zabiegają o dobre dla Polski, dla Zjednoczonej Europy regulacje. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Jadwiga Wiśniewska.